We wtorkowe popołudnie do sali sesyjnej Czarnkowskiego Urzędu przyszło kilkudziesięciu mieszkańców. Uczestnicy spotkania mieli mnóstwo pytań do burmistrza i jego urzędników. Poruszali kwestie remontów mieszkań socjalnych czy budżetu miasta. Ten w 2023 roku opiewa na kwotę blisko 90 milionów złotych. Myślę, że to są ważne sprawy tutaj omawiane, bo to jest budżet miasta, tak naprawdę wszystkich mieszkańców, to są pieniądze wszystkich mieszkańców i to jest kwestia tego, w jaki sposób one są wydatkowane. Dyskusja ożywiła się, gdy padły pytania o oświatę. Mieszkańcy twierdzili, że miasto dokłada do niej za dużo. Burmistrz bronił jednak swojego zdania. Uznał, że szkoły to najważniejsza sprawa dla tamtejszego samorządu. Uważam, że oświata jest tą, że tak powiem, dziedziną, o którą bezwzględnie musimy dbać, nawet nie zważając na koszty. Renata Małecka, dyrektorka szkoły w Lubaszu, a prywatnie mieszkanka Czarnkowa, mówiła, że możliwą przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedoszacowanie rządowej subwencji, a ta ma wynieść zaledwie 11 milionów złotych. Miasto Czarnków musi dopłacić do utrzymania szkół, gdzie utrzymanie szkół nie jest zadaniem własnym miasta, tylko jest zadaniem własnym państwa. Prawie 17 milionów złotych. Dużo uwagi poświęcono także inwestycjom. Podsumowano pierwszy etap przebudowy amfiteatru i okalającego go parku. Andrzej Tadla mówił również o remontach kamienic. Mieszkańcy natomiast wskazywali, że władza nie wsłuchuje się w ich głosy. Nie ma konsultacji z mieszkańcami. To my wybieramy radnych, my wybieramy burmistrza, który z nami nie rozmawia. Podejmuje decyzje w zaciszach gabinetów i potem okazuje się, że my mieszkańcy widzimy pewne rzeczy w ogóle całkowicie inaczej. Podczas spotkania rozmawiano także na temat dalszych losów Czarnkowskiego Dworca Autobusowego, a także o pieniądzach na kolejne remonty ulic.